Cześć! Jak nie przeżyć święta? Dobre pytanie. Mniej jeść, więcej się ruszać. Wydawałoby się proste. Ja mam dla Was dzisiaj 6 praktycznych porad, które rzeczywiście mogą zadziałać. Po pierwsze, rozpocznij dzień normalnie. Czyli jeżeli jesz zazwyczaj rano śniadanie, to zjedz je. Najgorsze, co w takiej sytuacji możesz robić, to na przykład głodzić się do Wigilii i wtedy po pierwsze twój żołądek sobie nie poradzi i najprawdopodobniej się przejesz. Po drugie, zamień węglowodany na tłuszcze. Węglowodany, czyli mam tutaj na myśli białe pieczywo, mąki, makarony, ryże, kasze, ziemniaki, są one bardzo dobrym źródłem energii. Jednak, jeżeli nie planujesz biegać codziennie w trakcie świąt, aż tyle energii nie potrzebujesz. A węglowodany mają to do siebie, że bardzo szybko, jeżeli nie zostają spożytkowane w naszym ciele, to zamieniają się w tłuszcz. Dlatego zdecydowanie lepiej zamiast owsianki czy kolejnego kawałka ciasta zjeść na przykład dobry, tłusty bigos. Po trzecie, są produkty, które bardzo lubią zamieniać się szybko w tłuszczyk. Są to biała mąka i biały cukier. Święta wcale nie muszą być aż tak białe i warto białą mąkę na przykład zamienić innymi mąkami bezglutenowymi, które nie mają tak wysokiego indeksu glikemicznego, albo jak najbardziej je ograniczyć, a z drugiej strony biały cukier. Czym możemy posłodzić, jeśli już czujemy taką potrzebę? Na pewno miodem, który świetny jest na święta, ale także możemy wybrać erytrytol czy ksylitol, zamienniki cukru, które zdecydowanie lepiej wpłyną na nasz organizm. Po czwarte, myśl. Czy wiesz, że trawienie zaczyna się w naszej głowie? Tak zwana faza głowowa to 20% całego procesu trawienia. I rozpoczyna się ona tym, że myślimy o pokarmie, czujemy zapach jedzenia, a także skupiamy się na jedzeniu. Czyli oglądanie telewizji albo jakieś szybkie przekąski i podgryzanie pomiędzy posiłkami na pewno nie są dobrą opcją. A jeżeli rzeczywiście skupimy się na jedzeniu i siądziemy przy stole, to dodatkowo najprawdopodobniej mniej zjemy, ponieważ nasz mózg dostanie w odpowiednim czasie sygnał sytości. Po piąte, wyluzuj. Na pewno słyszeliście o tym, że to, na czym skupiamy się, skupiamy nasze myśli, dzieje się w naszym życiu. Dlatego zastanawianie się nad tym, czy zjeść, czy nie zjeść kolejnego kawałka ciasta, myślenie o tym, ile już zjedliśmy, albo wmawianie sobie, że na pewno przytyjemy w te święta, bardzo prawdopodobnie sprawi, że rzeczywiście tak będzie. Dlatego cieszmy się świętami, nie myślimy aż tyle o jedzeniu, a jak już jemy, to z przyjemnością. I ostatnia rzecz, wesołych świąt. Rzeczywiście wiele badań wskazuje na to, że osoby szczęśliwe są szczuplejsze, dlatego że odpowiednie poziomy serotoniny wpływają na to, że nie mamy tak zwanych napadów głodu. Więc po prostu ładujmy akumulatory w te święta, cieszmy się ich atmosferą i najprawdopodobniej będziemy zdecydowanie zdrowsi i szczuplejsi dzięki temu. To wszystko na dziś. Ja życzę Wam spokojnych, rodzinnych, radosnych świąt i do zobaczenia!